Dobrze. Niech będzie jak chcesz. Rozmawiamy o filmie Ułaskawienie, film o trudnym temacie, ale film na swój sposób przepiękny. Co było największym wyzwaniem w trakcie pracy nad tym filmem? No, trudno powiedzieć o pracy, ponieważ ona trwała około 3 lat. To długo pracowaliśmy. Najpierw był scenariusz, potem przygotowanie do filmu, potem praca nad filmem, spotkanie z aktorami, których Jan Jakub Kolski zaprosił do współpracy przy Ułaskawieniu. Temperatura na pewno, bo to były 4 pory roku, także i to wtedy było zimno dosyć, minus 17. No i jakby pracując nie myśli się o trudnościach, po prostu staram się jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Czy nie myśli się o temperaturze, o tych lokalizacjach, o podróżowaniu? Tak. No to znaczy podróżowanie jest bardzo przyjemne, Polska jest bardzo piękna, pięknym i wdzięcznym obszarem, jeśli tak można powiedzieć, do fotografowania i opowiadania historii. Jest to film drogi, także to tło, czyli ten nasz piękny krajobraz i cała Polska południowa, bo to jest od Przemyśla, poprzez Tomaszów Mazowiecki, poprzez Dolny Śląsk, poprzez Czechy, Słowację, także to kawał pięknego terenu został pokazany jako tło, echo emocji naszych bohaterów. Tak, echo emocji, ale też krajobraz po bitwie, który jest bardzo piękny, krajobraz po tej katastrofie czasów wojennych. No tak, to już kiedyś film był Krajobraz po bitwie, powstał taki, także no, trudno mi powiedzieć o krajobrazie po bitwie, bo ja to inaczej odbieram. Myślę, że to jest absolutnie bardzo aktualny temat. Tu i teraz dzieją się rzeczy na świecie straszne. Tu i teraz ktoś kogoś zabija. Tu i teraz młodzi giną. Także ta historia, że młoda osoba zaszczuta przez system zastrzeliła swojego przyjaciela, to równie dobrze jest aktualne teraz w tych czasach, niestety. Tak, i ludzie zmuszeni do tułaczki, którzy walczą o swoją godność, to jest też ciągle aktualna historia. No ma pan, nawiązuje pan do uchodźców. Ja myślę, że to był ten temat od wieków, od starożytności, poprzez moje pokolenie. Moja mama pochodziła na przykład z Wilna, także problem. Tu jesteśmy we Wrocławiu, Dolny Śląsk, jedni musieli opuścić to miasto, które kochali, inni przyjechali na chwilę, a zostali całe życie. Teraz to, co się dzieje na świecie. Także myślę, że bądźmy bardziej otwarci. Ten film też jest takim przesłaniem, że bądźmy otwarci, bardziej empatyczni na inność, na innych. Tak, bo nie wiadomo, skąd przyjdzie ratunek, skąd przyjdzie tak, pomoc. Kto nam może pomóc właśnie. Czasami nie jest to rodzina, że to są zupełnie obcy ludzie. Czasami tak zwany los stawia ich na naszych drogach. No i to jest piękne. Bądźmy otwarci. To prawda, bo tutaj nawet mimo tych różnic narodowości, różnic nieumiejętności porozumienia się, bohaterowie mówią w innych językach, ale mimo wszystko potrafią się dogadać, czy znaleźć to porozumienie. No ale to tak jak, nie wiem, no moje pokolenie wyjeżdżało za granicę. Często też byłam w kraju, gdzie nie znałam języka i to spojrzenie, ten gest, ta chęć dotarcia, to no, przynosiło efekty. Czy rozumiem, że pokochała pani tą historię i bardzo chciała pani zagrać w tym filmie? Ucieszyła się pani, kiedy Jan Jakub Kolski? No to znaczy, wie pan, to trudno mówić, czy ja się ucieszyłam, czy ja pokochałam. Po prostu ja staram się rzetelnie wykonywać swój zawód. Jest to wybitny reżyser, jest to wybitny, jeśli chodzi o scenariusz, tekst, który przeczytałam. Także rzadko kiedy kobieta aktorka w moim wieku ma też taki temat, który jest, ta myśl pierwsza jest z historii, która się wydarzyła, ci ludzie żyli, Hanna Szewczyk, bohaterka, którą ja gram, ona żyła, ona była, czytałam jej opis w IPN-ie z prześladowania jej po śmierci jej syna, także ta historia się wydarzyła i dlatego dla mnie to było ciekawe, przejmujące. To też napisała bliska osoba,
Jan Jakub Kolski, którego to jest historia jego, jego dziadków, także to też takie piękne. Chociaż pytanie brzmi, na ile ta historia jest prawdziwa, na ile została... To już musi reżyser. To znaczy, nie używałabym takiego języka w odniesieniu do filmu Łaskawienie podkoloryzowane, dlatego że trzeba obejrzeć. Widział pan ten film? Tak, widziałem. Myśli pan, że był podkoloryzowany? Znaczy może udramatyzowany lekko, jak to zawsze jest z filmami. Ze scenariuszem. Natomiast Jakub nigdy jakby nie odbiega od tego, że to jest punkt wyjścia. Natomiast tu dalej to już jest wyobraźnia twórcy, która kieruje scenariuszem, która opowiada historię, reżyser. To jest dobór ludzi, dobór aktorów, dobór operatora. Tu jest debiut młodego operatora. Warto na to zwrócić uwagę. I to jest, film to jest ciekawe spotkanie, bo to zawsze nowi ludzie. Czasami zdarzają się znajomi, przyjaciele, z którymi to się robi, ale przeważnie to są nowi ludzie. Czy coś chciała pani zmienić w tej postaci, w którą się pani wcieliła? Nie, wie pan, tu jestem, tu teraz, tu raz jest premiera, nic bym nie zmieniła, bo ja nie mam na to wpływu. Nie mam wpływu na to, jaki efekt końcowy powstanie, ponieważ kręcimy dużo materiału, natomiast to, co reżyser wybierze, które duble wybierze, które sceny, bo już teraz te duble, to już takie pojęcie też jest trochę inne niż lata temu, dubel. Natomiast które sceny będą mu odpowiadały do historii, której opowiada, także ja już nie mam na to wpływu żadnego. Ten film, dużo się ostatnio mówi o bohaterstwie żołnierzy wyklętych. Wielu żołnierzy wyklętych zasługuje na to, żeby tak o nich mówić, ale to jest pokazane inne jednak bohaterstwo na pierwszym planie, bohaterstwo rodziców. To jest też piękne spojrzenie, trochę inne spojrzenie na historię żołnierzy wyklętych. No wie pan, no, polityka zmienia się, tak jak czasy się zmieniają. Tyle, ile żyję, nie uważam się za staruszkę. Zmieniały się historie państw, krajów. Także przychodzą i odchodzą ludzie. Myślę, że człowiek jest ważny. Teraz się to nazywa żołnierze wyklęci. Natomiast Jakub przygotowywał ten film zanim, nie wiem jak ująć to, delikatnie, żeby nikogo nie urazić. To jest historia jego rodziny i potem teraz mamy rocznicę pierwszego żołnierzy wyklętych i tak dalej. Natomiast on nie miał nic wspólnego ani z polityką w tym kraju, która się zmieniła i władza została przejęta przez obóz innej partii rządzącej. On wcześniej pisał ten scenariusz, ja ponieważ znamy się dosyć blisko i długo, także ta historia cały czas w nim tkwiła i tak się złożyło, że w tym momencie, na styku takich przemian w tym kraju, wykiełkowała, że akurat pochylił się, być może jest dorosłym, dojrzałym człowiekiem, dojrzałym twórcą z dużym dorobkiem, że chciał coś intymnego powiedzieć o swoim dzieciństwie, bo to też jest... To jest hołd złożony dziadkom, ale to też jest historia jego dzieciństwa, głosów, rozmów, które słyszał, które w nim tą wrażliwość ukształtowało i kotłowało się przez te lata, żebyśmy tu byli. Dzisiaj jest premiera we Wrocławiu Łaskawienia. Może taki, tego rodzaju film, taki apolityczny film, może jest zaproszeniem do dialogu właśnie i do pojednania? No to znaczy do pojednania, do słuchania generalnie, do słuchania inności, że każdy z nas jest inny. Ja mam uszy odstające, pan ma piękne małe, ja mam oczy głęboko osadzone, a pan ma piękne błękitne oczy, prawda? I jesteśmy inni, to jest fascynujące, że jesteśmy inni. Tu mówię o fizyczności, ale jesteśmy inni w rozumieniu, żeby mniej było tej gwałtowności, tylko takiej wielkiej miłości do inności generalnie, do pochylenia się, czy to jest roślina, czy to jest zwierzę, czy to jest kraj, książka, państwo, czy to jest umysł, czy to jest filozofia, czy to jest no, chęć bycia u władzy. Bądźmy bardziej uważni, słuchajmy się naprawdę. Czy wierzy pani, że film może być wstępem do terapii? Tak, absolutnie tak. Ja uważam, że ja jestem bardzo emocjonalną osobą i tak się uśmiecham, bo pochodzę z mojego miasta Kolumna, Łask. Te miasta się połączyły, były trzy kina, Bałtyk, Leśne i kino garnizonowe. I wychowałam się na kinie japońskim, Godzilla kontra Hedora, były takie filmy i to jest zabawne.
Ale jednak no, lubię się to wtedy, tylko takie filmy były pokazywane. Natomiast kino zawsze daje oddech, daje wytchnienie i teraz, gdzie mamy masę tych multipleksów, tych reklam, tego wszystkiego, także no, myślę, że kino, ale tu Wrocław ma się dobrze, bo ma nowe horyzonty. Ma Romka Gutka, Romana Gutka, dyrektora Nowych Horyzontów, który od lat kształtuje, uświadamia, edukuje. Edukuje tutaj, wiem, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, jak jest tak festiwal jest. Era Nowe Horyzonty, a potem American Film Festival jesienią. A kino jest przez cały rok. A kino jest przez cały rok. I to jest cudowne. Jak to jest mieć reżysera, z którym się pracuje na przestrzeni tylu lat i który może właśnie dawać pani tyle ciekawych, interesujących ról właśnie na przestrzeni lat, ta stała współpraca. Jak to jest dla pani ważne? No to znaczy, wie pan, nigdy nie myślałam o tej przestrzeni tych lat. Na początku dostawałam scenariusz, były rozmowy. To każdy etap jest inny, tak jak doświadczenie, tak jak życie jest rzeką, metaforą możemy życie dać do wszystkiego, tak fantastycznie, że jest ktoś, kto widzi we mnie potencjał, różnorodność, że obdarowuje mnie tak wielkim zaufaniem przede wszystkim, że zaprasza mnie do tego świata, że nie boi się, no, że powierza mi ten fragment swojego filmu, w który wierzy, że znajdę coś, że uda nam się razem coś stworzyć, co przeniesie się właśnie przez ten ekran, że ktoś się wzruszy, że ktoś się zastanowi, że ktoś wróci do tych filmów i do tej historii. Także dla mnie to fantastyczne spotkanie. Tak, i fantastyczne jest to, że widzowie potem uchodzą na ten film, że mogą się spotkać tak, razem właśnie na tak. sali kinowej, więc kino faktycznie łączy. Kino łączy absolutnie tak i uczy uważności, bo pokazuje nam przez dziurkę taką dużą, przez migawkę tego aparatu fotograficznego, przez tę migawkę kamery, pokazuje nam różnorodność świata, ludzi, historii, wszystkiego, że nie bójmy się, bądźmy otwarci i uważni na innych. Bądźmy więc otwarci i wybierzmy się do kina na film. Na ułaskawienie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaj oficerki. Po co ci one? A tobie po co? Oficer powinien odejść w oficerkach. Oficer powinien żyć, kończyć studia, wychowywać dziecko. To powinien robić oficer.